kocham pomarańczowy kot. Na Bazilko to ja. Gdy Bazilek gada wciąż co dnia, to mój syn. Poza tym złotym jestem kotem. Kiedy słońce budzi nas dom, rośnie ciągle mych rozmówców krąg. Mówię wam, choć to cud, wszystkie słowa znam. Gadu, gadu do obiadu, po obiedzie znów. Bawię się i ciągle chcę barasować od nowa wśród słów. Wciąga mnie jak kołka, tu zawrotny plan. Bo choć kotkiem jestem słodkim, lubię tak jak ludzie gadać się. Lecz choć mówię cały czas, lubię też dobrze zjeść i zrobić skok. Wraz z rodziną wita was, dwujęzyczny i śliczny wasz kot. Nowy uczeń. Całkiem nieźle. Puszczam bańki, śliczne bańki, kolorowe. Śliczne, prawda, mamo? Uwielbiam puszczać bańki. Tom, gdy był mały, też tak się bawił. Tom też? Tak, ale nie wychodziły mu takie ładne jak tobie. Tom jest strasznym niezdarą. Hej, to nie było miłe. Proszę o uwagę. To jest wasz nowy kolega Dawid. Przywitaj się z klasą, Dawidzie. Dzień dobry. Dawid? Ale ekstra chłopak! Przyda nam się w klasie, co? Chciałbym was bardzo prosić, żebyście się zaopiekowali Dawidem. I co? Pomożecie mu się zadomowić? Tak! Możesz już usiąść. Masz miejsce w ostatniej ławce. Dobrze. W tym semestrze zjawił się w naszej klasie nowy uczeń. Ma na imię Dawid. Wygląda na poważnego chłopca. Jest bardzo tajemniczy i wszyscy tylko o nim mówią. Wzbudza zainteresowanie, zwłaszcza dziewcząt. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że już go gdzieś spotkałem. Gdzie mieszkasz? Daleko od szkoły? Słuchaj, masz wszystkie książki? Jeśli nie, mogę ci pożyczyć. Skąd przyjechałeś? Lubisz kino? Masz w domu komputer? Bardzo dziwny facet. Wygląda na strasznego nudziarza. Hej, spójrzcie na drzwi. Fajne, co? Słyszałam, że ma na imię Dawid. Ładnie, pasuje do niego. Pierwszy dzień, a już taki sławny. Nawet dziewczyny ze starszych klas się nim interesują. A co w nim ciekawego? Mam już wszystkiego dosyć. Mama nie pozwala mi wychodzić z domu. A co się stało? O, w porządku. Kyoko nie zwraca na niego uwagi. Wybaczcie mi. Źle się czuję w takiej dużej grupie. Nie obrażajcie się, ale muszę już iść. Jest chyba z innej planety. Jakiś dziwak. Według mnie jest trochę stuknięty. Hej, co mu się stało? Wybiegł jako pożony. Lubię chłopców, którzy mówią to, co myślą. Taki jest ekstra. Naprawdę fantastyczny. Tom, zaczekaj. No, słucham, o co chodzi? Popatrz na to. Znalazłam tę książkę w bibliotece. Koty świata. O, na pewno jest bardzo ciekawa.
Jeszcze jak! Tu są opisane koty ze wszystkich kontynentów. Wiesz, Tom, w naszej bibliotece jest dużo książek o zwierzętach. Rzeczywiście, też powinienem się tam wybrać. Ja właśnie idę do biblioteki. Muszę oddać tę książkę i wypożyczyć sobie następną. Do zobaczenia! Do zobaczenia! No, o co ci chodzi? O nic. Nie wygłupiaj się. Patrz, to Dawid. Cześć. Do widzenia. Trzymaj się, Dawid. On jest jakiś inny, prawda? O? Dobrze ci radzę. Miej oczy otwarte, bo możesz stracić Kyoko. Co? Zaczekaj. Shizuyo, co to znaczy? Żartowałam. Trochę się wyluzuj. Nie bierz wszystkiego tak na serio. Mogłabyś przestać się ze mną drażnić? Wiesz, ty sam się o to prosisz. Zawsze jesteś taki poważny. Ale na twoim miejscu poszłabym dziś do biblioteki. Co? Och, Tom, ale z ciebie naiwniak. Idź i sam się przekonaj, czy chodzi tylko o zamiłowanie do książek. Cześć! Może naprawdę powinienem tam pójść. Możemy czytać razem. Lecę, może ją dogonię. Juhu! Cześć, Tom! A, to ty! Mhm, pobawimy się? Hej, zobacz! Lećcie! A, pięknie! Fajne, co? Mikan, jak ci się to udaje? Cały dzień ciężko pracowałem nad techniką. Koty mogą wciągać i wysuwać pazurki, widzisz? O tak! Hej! Hurra! Brawo! Aha, teraz kapuję. Jestem zdolny? Mhm. Chodź, pobawimy się razem. Zobaczymy, komu uda się puścić największą i najładniejszą bańkę. A... No wiesz, Aha! Znowu wychodzisz? Słuchaj, muszę iść teraz do biblioteki. Nie chcę! Nie lubię cię! Mika! Obiecałeś, że dzisiaj się ze mną pobawisz! Uspokój się, idę do biblioteki. Wrócę za 2 lub 3 godziny. Nie chcę! Zostań! Wczoraj odrabiałeś lekcje, więc siedziałem cicho jak mysz pod miotłą, a potem poszedłeś od razu spać! Musisz mnie zrozumieć, byłem bardzo zmęczony. Dobrze, więc pobawmy się dzisiaj! Przepraszam za wczoraj i proszę, pobawimy się później, jak wrócę. Zostań! Mikan! Nie idź za mną, kotów nie wpuszczają do biblioteki. Wracaj do domu. I przestań udawać, że płaczesz. Wcale nie udaję. No już, dosyć tego. Ktoś zobaczy, że chodzisz na 2 łapkach. Już widziałem. No, całkiem nieźle. Tom, czy to twój kot? To Dawid. Ciekawe, co on tu robi? Daj mi go. Jaki śliczny. Wezmę go sobie. Co? Coś ty, żartowałem. Dokąd się wybierasz? Chciałem... Wiesz, ja tutaj mieszkam. Wejdź na chwilę, jeśli masz czas. Wziął Mikana jako zakładnika. Co robić? Nic z biblioteki. No nie. Dlaczego dałem się tu zaciągnąć? Co takiego? Już się bawiłeś z Dawidem? Mhm. Bardzo się cieszę. Jego ojciec zaczął pracować w naszej firmie. Niedawno się tu sprowadzili.
Dawid jest jedynakiem. Nie ma tu jeszcze przyjaciół, więc jego ojciec martwił się, że będzie czuł się samotny. Wiesz, syneczku, jego mama też długo pracuje. Przez wiele godzin jest sam w domu. Aha. Dlaczego mi o tym nie powiedział? Ojciec Dawida może być spokojny. Dzieci szybko nawiązują przyjaźń. Tak, masz rację. Tatusiu, ja też się z nim bawiłem! Naprawdę, naprawdę! Czyżby Dawid lubił także koty? Aha, ale się fajnie bawiliśmy! Polubiłem Dawida! Słuchaj, Tom, pobawimy się jeszcze kiedyś z Dawidem? Tak, tak? No, tak. Hurra, hurra, ekstra! Będziemy się bawić, będziemy się bawić! W tym przypadku, żeby dodać te dwa ułamki, musimy najpierw znaleźć wspólny mianownik. Będzie nim liczba 6. Przy odejmowaniu ułamków o różnych mianownikach postępujemy podobnie. Najpierw trzeba znaleźć wspólny mianownik. Wszyscy rozumieją? Tak! To świetnie, bo następne zadanie rozwiążecie sami. Jeśli ktoś będzie miał kłopoty, podniesie rękę. Jest zupełnie inny. Jeszcze nie widziałem takiego kota jak Mika, ale jest bombowy! Byłem u niego jeszcze kilka razy i nie byłem pewny, czy bardziej cieszy się z mojej wizyty, czy Mikana. A Mikan przywiązywał się do niego coraz bardziej. Dawidzie, chciałem cię o coś zapytać. Mów mi Dave! Dobrze, więc słuchaj, Dawidzie. Dave! Dobrze, Dave. Czy naprawdę lubisz koty? Pewnie, no jasne. To wpadnij do mnie kiedyś. Możemy razem odrabiać lekcje. No, dobra. Zupełnie go nie rozumiem. W szkole jest zawsze taki spięty. Kusanagi? Tak? Wróć na ziemię, spadnij z obłoków. Bardzo przepraszam. Podoba. Lekcje, lekcje i lekcje. Uważam, że to nie w porządku. Macie zamiar cały czas siedzieć w pokoju? Przestań, Mikan. Dawid przychodzi odrobić lekcje. I zaraz mi powiesz, żebym sobie poszedł, bo wam przeszkadzam. Jeśli będziesz grzeczny, to możesz zostać. Słowo? Mhm. Hurra! 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 Lubisz, gdy Dawid przychodzi, chociaż nie możesz z nim rozmawiać, tak jak ze mną? Hmm? Nie zastanawiałem się nad tym, ale chyba masz rację. Wydaje mi się, że on mnie rozumie bez słów. Czasami tak bywa, wiesz? Nadajemy na tej samej fali. Ach tak. Aha. Świetnie! Dawidzie, powinniśmy się uczyć. Słusznie, zapomniałem. Aha, rozumiem. Zrobiłeś to w ten sposób. Dave, pójdziemy potem do parku, jak już odrobimy lekcję? My? Mhm. Zgoda? O, świetnie. Dobra, kończmy. Dosyć na dzisiaj. Ach ty! Podaj! No! Uważaj! A, spudłowałeś! Jesteś tutaj po raz pierwszy? Aha! Cześć! Cześć, Tom! Chodź do nas! Hej! Zagramy? Czekaj, Tom! Co? Od kiedy ty i on, no wiesz? Daj spokój, przecież on nie gryzie! Uwaga! Zaczynam! Tutaj! Podaj do mnie! Tom, tu jestem! Wiesz co? Jesteś całkiem niezły!
mojej poprzedniej szkole grałem w reprezentacyjnej drużynie piłkarskiej. Aha! Na jakiej pozycji? Grałem w ataku. Myśleliśmy, że to jakiś nudziarz, a to całkiem równy facet. Jasne! Hej, macie ochotę na tajaki? Pewnie! Witam, chłopcy! Poprosimy 4 gorące tajaki. Proszę bardzo, macie tu 4 tajaki, najlepsze w całej Japonii. Pycha. Chłopaki, może byśmy jutro poszli razem na łyżwy? Mm? Mój tata zawiezie nas wszystkich swoim samochodem. Urządzimy sobie prawdziwe wyścigi na łyżwach. Ja jestem za. No to umowa stoi. Dobra. Cieszę się, że Dawid zaprzyjaźnił się z moimi kumplami. No? Co się stało? Powiedz. Zapomniałem, jutro nie dam rady. Co? Idę z rodzicami na koncert jakiegoś znajomego dzieciaka. Przyrzekłem im. Na koncert? Nie możesz się wykręcić? Nie. Przykro mi. Dave. O. Och, piękny dzień. Tak, chłopaki pewnie świetnie się bawią. My też będziemy się świetnie bawić. Na koncercie fortepianowym? Lubię muzykę. Koty nie rozumieją gry na fortepianie. Możemy iść. Mikan, gotowy? Obiecujesz, że będziesz grzeczny? Dobrze, dobrze. Wiem, jak się zachować. Pamiętaj, masz siedzieć cichutko. Żadnego gadania. Nie jestem głupi. Uwielbiam fortepian. Ciekawe, co on słyszy. Ach, powinienem iść na łyżwy. Oni szaleją, a ja się nudzę. Cześć, o co chodzi? Cześć, przyszliśmy cię odwiedzić. Jestem bardzo ciekawy, jak było na łyżwach. No wiesz, jak to na łyżwach? Nic specjalnego, wszyscy jeździli w kółko. Nie mam teraz czasu, jestem zajęty. Na razie. Ale, Dawidzie... Chyba jest to coś zły. Może pokłócił się z chłopakami? Niepotrzebnie go wypytywałem. Jeśli się pokłócili, to tylko jeszcze bardziej go zdenerwowałem. Wiesz co, Tom? Hmm? Ja sądzę, że dąsa się na ciebie, bo z nimi nie poszedłeś. Na mnie? Aha. Dlaczego? Pewnie się okropnie nudził. Coś ty! Z tobą się już zaprzyjaźnił, a tych kolegów dopiero poznał. Tak myślisz? No jasne. Ludzie zawsze wolą być z przyjaciółmi. On cię bardzo lubi. Już ja się na tym znam. Żartujesz. Zostaw go na razie w spokoju. Jak mu się poprawi humor, sam do ciebie przyjdzie. I wszystko będzie tak, jak było dawniej. To już jest taki facet. Zostaw go, zostaw. Widzę, że zbytnio się tym nie przejąłeś. Przecież lubisz Dawida. Nie jest ci wcale przykro? Jest, ale jemu to dobrze zrobi. Zadziwiasz mnie. Zaczekaj, zaraz się wszystkiego dowiem. O, Michiharu, cześć. Jak się bawiliście? A jak Dawid? Co? Jest w porządku? Nie, nic takiego. Tak sobie dzwonię. Cześć. Och, ale z ciebie maruda. Pokazać ci coś? Co takiego? Spójrz, pożyczyłam następną książkę. Album z kotami. O! Najbardziej podoba mi się ten, prawda, że jest śliczny? Ale oryginalny. Wiecie co? Dawid też bardzo lubi koty. Hej, Dawid! Chcesz obejrzeć zdjęcia kotów? Są świetne! Nie chcę. Ale dziwadło. Według mnie on ma naturę kota. Co? Właśnie, jest małomówny i jakiś tajemniczy. Ma bardzo zmienną naturę i czasami lubi trochę blagować. Bywa też miły i zabawny. Zupełnie jak kot, prawda? Tak uważasz?
Już jestem. Nie mam nic do roboty, więc czekałem. Więc Dawid jest kotem? Coś ty powiedział? Nie, 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 nic. Pobawimy się? Co? Nie mam dziś nic do roboty. No tak. Jest. No widzisz, przecież ci mówiłem. A potem bawiłem się z Tomem i Dawidem. Było bardzo fajnie. Dawid jest trochę nerwowy, samolubny i łatwo się złości, ale lubię go. Mam nadzieję, że wkrótce znowu się pobawimy. Ten świat sprzed lat znów mi się śnił. Stary dom, gdzie Tom zwali mnie. Siostra ma i mój brat, dziadek co dobry był. Mój dom rodzinny, co znikł we mgle. Dobrze mi, ciepło mi, czasem tylko wracam w snach do tych dni, dawnych dni i dziecinnych, słodkich lat. Mam swój kąt, bliski krąg, żyję miło i bez trosk, lecz we śnie wzywa mnie dziadka głos. Ten świat sprzed lat śnił mi się znów. Jakiś znak bym chciał dziś mu dać. Bliskim swym w domu tym przesłać chcę parę słów. Dziadku mój, nie musisz się o mnie bać. Świat sprzed lat znów mi się śnił. Stary dom, gdzie Tom zwali mnie. Siostra ma i mój brat, dziadek co dobry był. Mój dom rodzinny, co znikł we mgle. Dobrze mi, ciepło mi, czasem tylko wracam w snach do tych dni, dawnych dni i dziecinnych, słodkich lat. Mam swój kąt, bliski krąg, żyję miło i bez trosk, lecz we śnie wzywa mnie dziadka głos. Ten świat sprzed lat śnił mi się znów. Jakiś znak bym chciał dziś mu dać. Bliskim swym w domu tym przesłać chcę parę słów. Dziadku mój, nie musisz się o mnie bać.